Najlepszy film Woody'ego Allena od lat. Najlepsza komedia Allena od lat, a to był na przykład dramat. That shit ain't funny, motherfucker! Woody Allen, śmietanka towarzyska, a.k.a. Cafe Society. Pewnego rodzaju wyznacznik komedii obyczajowej mógłby być, w sensie to, jak jest zbudowany ten film, jakie porusza wątki. Woody Allen tutaj wraca do tej złotej ery Hollywood, troszeczkę jak bracia Coen w przypadku Ava Cezar. Tak. Robi to właśnie w taki bardzo komediowy sposób, ale pod płaszczykiem tej takiej komedii, tego humoru i tej satyry na całą branżę, od prostytutek po agentów i producentów i tak dalej. Jest tam jednak coś takiej goryczki troszeczkę. Tak naprawdę więcej mamy tutaj satyry na nowojorskich Żydów, gangsterkę w Nowym Jorku. W ogóle Corey Stoll. My brother Ben owns a nightclub. He's asked me to help him run it. When will you know? Well, we have to see if the owner's willing to sell. We're trying to persuade him. You ask politely. People listen. Mamy Jessego Eisenberga, który jest takim typowym neurotykiem. Kolejnym alter ego Woody'ego Allena, tylko wersją Tak, i naprawdę dobrze mu wychodzi granie Woody'ego Allena. Granie neurotyka, gra po prostu Jessego Eisenberga i wychodzi mu to doskonale. Przyjeżdża z rodzinnego Nowego Jorku do Los Angeles robić karierę. Próbuje sobie znaleźć jakąś pracę przez swojego wujka, który jest agentem gwiazd. No i się zaczyna wkręcać powoli w ten świat. Wujek go przedstawia jednym, drugim, trzecim osobom, ale też od imprezy do imprezy. Ale też przedstawia go swojej asystentce, młodziutki Kristen Stewart, w której z miejsca nas Jesse Eisenberg się zakochuje i tutaj mamy ten romans. Piękny filtr, taki złoty. Tutaj sytuacja się komplikuje, bo okazuje się, że Stewart już kogoś ma i to w dodatku od roku i bardzo liczy na to, że coś z tym będzie więcej. I to mamy w dodatku konflikt. Jest naprawdę skomplikowany konflikt, bo tu dochodzą różne koniugacje rodzinne. Tak to nazwijmy. Udało się bez spoilerów opowiedzieć, jest dobrze. I cały ten początek zmieścił się w trailerze. A potem film, jak to u Allena ostatnio w ostatnich latach bywa, co zauważyliśmy już podczas seansu, że film potrafi zmienić swoją strukturę o tak 180 stopni, tak, nawet ze dwa razy. I to jest tak, jeden film, drugi film. Ten Jesse Eisenberg w pierwszym akcie rozwija się właśnie z tego neurotyka, który nie do końca potrafi sobie poradzić w tym dziwnym świecie Hollywood, producentów i tak dalej. W drugim akcie już jest pewnym siebie gościem, który prowadzi klub, w ogóle właśnie ten tytułowy Cafe Society, w którym spotyka się cała śmietanka towarzyska Nowego Jorku, łącznie z gangsterami, mafiozami, producentami, milionerami, którzy przychodzą tam po to, żeby spotkać jakieś ładne kobiety, posłuchać jazzu. Znaleźć Blake Lively, która równie ładnie oświetlona jak i Stewart. Tak, i w ogóle to jest największy problem tego filmu, że Kristen Stewart i Blake Lively powinny zamienić się rolami. Też tak uważam. Pojawia się na ekranie Blake Lively gdzieś w połowie filmu, to nagle dostaje takiej świeżości cały ten film. Ona jest taka ultra urocza, uśmiecha się, widzimy ten flirt między nimi i nagle ja czuję takie, wow, ale tutaj jest chemia, no, dzieje się coś. Tutaj się dzieje coś fajnego, no. Taki tingling, nie? Pod koniec filmu wracamy do pierwotnych założeń i troszeczkę mi tego zabrakło, tam zabrakło mi tej iskry, bo nie czułem na przykład w postaci Stewart, nie czułem tego czegoś. Ja w ogóle nie czuję końca tego filmu. You fall in love. You lose control. Wow, is that good or bad? No answer is also an answer. W ogólnym rozrachunku film potrafi w jakimś stopniu urzec. Jest tam sporo tej magii kina, magii Hollywood. Piękne zdjęciowo, bo Storaro robił zdjęcia. I właśnie, bardzo odświeżające jest to, że mamy tutaj zdjęcia na steadicamie i to mnie bardzo zaskoczyło, kiedy wchodzimy do takiego pomieszczenia pełnego ludzi. U Allena to w te statyczne kadry nagle weszło trochę życia. Mamy dużo w ogóle ujęć takich point of view, ale zza pleców. Przejść w ogóle za bohaterem, co jest, nie wiem, przynajmniej dla mnie nie do końca allenowskie. Jest przyjemnie, jest sympatycznie i jest komediowo też, bardzo komediowo. Dawno już nie było chyba tak humorystycznie u Allena, bo dialogi potrafią być bardzo błyskotliwe i takie w punkt. No, szczególnie właśnie przy kwestiach gangsterki, tak. Przy kwestiach amerykańskich Żydów. To jest przyjemny seans. Przyjemny i scenariuszowo, i aktorsko. Nie można mu zarzucić jakichś, nie wiem, strasznych błędów. Nawet Jesse Eisenberg gra, więc to jest jakby ogromny sukces tego filmu, a są takie sceny perełki, jak na przykład na samym początku scena, w której próbuje odmówić prostytutce, żeby wyszła do domu, bo on już jest zmęczony i go boli głowa. Na takich scenach ten film jest zbudowany, tak, są takie sceny perły. Dialogi są naprawdę w punkt niektóre. Ja sobie wyobrażałem, że tam jest Allen. Wolałabym, żeby ten film wyszedł jesienią, okay. Bo dla mnie to jest taki film do herbaty. Nie wiem...
To jest takie moje określenie na pewien typ filmów i to jest taki film do herbaty. Wyobrażam sobie ciepły i przyjemny. Pudełko DVD, śmietanka towarzyska, film do herbaty. Agnieszka Pisarek. Śmietanka towarzyska, to film do herbaty. No to nie była taka brytyjska, wiesz? You like jazz music? At 2 in the morning. At any time in the morning. O, czwórka. Dla mnie to też jest równa, mocna czwórka. Ani więcej, ani mniej, przyjemny seans. A w najbliższym czasie na kanale na pewno Sausage Party, na pewno Jason Bourne i na pewno jakieś nasze... A i praca domowa z Bollywood i z Ghost Dogiem, którą obiecaliśmy chyba z miesiąc temu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i zostawcie lajka na fejsie i suba.